Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. I tak, pójdziemy najpierw. Znaczy to wilków nie spotkam, co nie, tak jak jakoś tak blisko, co nie. A jeszcze jedno, przypomniało mi się. Bodajże przez 3 odcinki. Przez 3 odcinki. Nie wiem zaraz jakie to są, jakie to numery były tych odcinków. Ten już dobrze się nagra, co nie? Znaczy mi chodzi o głos. Jak pamiętacie kiedyś przy GTA 5, nie przy czwórce, tylko przy GTA 5 był taki problem mały, że nagrał mi się głos, co nie, z kamerki. Znaczy z kamerki, co nie, z mojej. Ponieważ siostra, no, używała jej do pewnej strony, która się nazywa Omegle. Omegle. Jedna cholera, jak to się czyta, co nie? Omegle, Omegle. Taka, no, powiem wam, że głupia strona dla mnie. Bizony mają mięso chyba. Czekajcie, zaraz próbuję ich zaatakować, ale nie uda mi się. I boom. O, w piruny, nie udało mi się. Czekajcie, może z tej strony. O. No chodź tu. O kurde. Ile oni mają? Ale oni mięsa mają, no po prostu zajwaliście. Co nie? Pewnie. Haha, dostał, kurde, ale z łuku, powiem wam, bardzo dużo dostaje. Powiem wam szczerze też. O kurde, dobre co, powiem wam też. Ojojoj, wow, ledwo. Dobra, zużyjemy sobie, nie, pieczenie nie. Surowe mięso oczywiście sobie zużyjemy. Bo po co mnie to? To mogę zużyć, bo po co mnie to? Dobra, po co mi ten ryż? No kurde, po co mi ryż? No ludzie, po co mi ryż? No pytanie głupie. Po to, żeby jeść. A, i to jeszcze nie dokończyłem, co nie, i was przepraszam za to. Mam nadzieję, że się nie powtórzy, co nie, taka sytuacja. Trochę to słabo słychać. Niestety też mój głos. No ale może przyjecie jakoś przez te 3 odcinki. Bo ja dopiero strzaiłem się, wiecie kiedy? W poprzednim odcinku chciałem nagrać, co nie, i zobaczyłem. No kurde, się zdziwiłem. Mikrofon a fortecz? No, powiem wam, że się zdziwiłem bardzo. Jak zobaczyłem to w ustawieniach Frapsa właśnie. Ale już poprawiłem to, wyłączyłem. O kurde. Wow, po prostu kurde bym padł jak świnia. Znaczy jak, nie wiem, co ja gadam. Znaczy jak coś innego. Co nie? Ile on chciał tej pieczeni, ten Jerek, czy jak on tam, czy tam, ten kucharz Gambal chyba. Czy jak on tam się nazywał, nie pamiętam już w tej chwili. Chyba Gambal, co nie? Zaraz zobaczę sobie z ciekawości. Dla skazańca Jereka, Gambal, ta. No kurde, co za debile. Dobra, jest on, może spierdzielę trochę. Dam radę tu skoczyć. O, pięknie, bez problemu. Oho. Pięknie. Kolejny bizon. Pięknie, dobrze. Pięknie. Boom. Ojoj, spadnę. Wow, ale odejmuje. Ja pierdzielę, no po prostu pięknie. Powiem wam, że dobre są te bizony nawet. Mają, który mają poziom? Bo nie zobaczyłem, 13? Czy który? W tej chwili nie wiem. Nie powiem wam, bo nie wiem. Chyba 13 albo 15. Coś takiego, ale nie jestem pewny w tej chwili. Dobra, tu mamy też? Mamy też. Dobra, gdzie są jeszcze bizony? Tutaj chyba były, co nie pamiętam jeszcze dobrze. O, tu kolejne są! Wow, ale tych bizonów jest, no po prostu, kurde, ich jest, wow, od gromady. Oni też można się podekspić, kurde, powiem wam, w takich grach. 13, słaby jest. Oj, nie trafiłem. Widzieliście to? Kolejny poziom, ja pierdzielę, no, no takim czymś, no kurde, no panowie. Oj, spadać. Dobra.
I bum. Pięknie. Dobrze. Udało mi się. 528 strzał mamy. Mam, znaczy nie mamy. Kurde, powiem, że mi się podrosło trochę tych, no, tych strzał mamy coraz więcej, fajnie. Elegancko, powiem wam, bardzo. Jestem zadowolony bardzo, że tak tyle. I pochodni się nam trochę też, no, dużo. Nam, jak to się mówi, jaju. No, dużo mamy pochodni, co nie? Trochę dostałem, znaczy trochę znalazłem też, co nie? Przecież. Dobra, chodźmy zobaczyć, czy jest jakieś ognisko koło tego domku. Tu jest ten domek, tak? Chyba powinno być jakieś ognisko, ale ja nie widzę tu żadnego ogniska za bardzo. No niestety nie ma. Dobra, nie ma to nie ma, wracamy tam na farm, znaczy do tego miasta, co nie? Miasta. A mam nadzieję, że powinno starczyć. Czekajcie, ja przeczytam, ile on chciał. A, porozmawiać trzeba z tym jeszcze, z Gambalem, z tym kucharzem udanym w Piruny. No dobra, zaraz pójdziemy, zobaczymy co tam, ile poje nam, ile trzeba tej pieczeni. Chyba dużo mi się wydaje, trzeba jej mieć. Chyba, ale nie jestem pewny w tej chwili. O, 555 strzał mamy. Wow, mieliśmy 520 ileś chyba. Ok, pamiętam dobrze. Ja jemu oddałem jeszcze drewno temu Givesowi. Dobra, pięknie. Kurde, dlaczego tak lagujesz się, no? Ja cię pierdzie, no bez jaj. Dlaczego ta gra się tak laguje, no? No wiem, że ta gra, kurde, ma z sobą optymalizację, ale żeby tak się lagowała, kurde. No ludzie. Jak zapewne, proszę. Teraz wy... Aha, tu trzeba im... O Jezu. Się ugryzłem. W język. A, to trzeba im... jak to się nazywa? Rozdać te mięcho. A, dobra, myślałem, że trzeba nazbierać. Kurde, mój błąd. A dobra, okej, mamy, co nie? Okej. Dobra, jeszcze 30, mamy mięsa. Jakie to jest mięso? Surowy udziec z dzika. Dobry jest ten mięso, nawet dużo dodaje żyć. Elegancko. Mam dla was trochę pieczeni, o właśnie. Dziękuję, ocaliłeś nas. Mam dla ciebie. Dzięki. O, od ciebie jeszcze dostałem czarnego robara. Dobra, mam ile dostaliśmy tutaj w silnej tej reputacji? Chyba nie wiem, nie patrzyłem. Niestety. Dobra, ile nam jeszcze tych misji zostało? Dużo, co nie, pewnie. Czekajcie, te wytwórce bełtów to będzie w... Gdzie to będzie? W Trellis. A Trellis to jeszcze daleko jest. Trellis to było tam... Czekajcie, sobie muszę przypomnieć, gdzie to w ogóle jest ten Trellis. Tutaj aż. Aha, i z Trellis będzie chyba się szło, jak pamiętam dobrze. Trellis do Bragi chyba. Albo i nie. Nie pamiętam w tej chwili. Kurde, wiem, że na pewno będzie ostatni Iszczar. Tylko do Iszczar trzeba mieć bardzo dobry dostęp. Znaczy, będzie trzeba mieć jak najwięcej... czekajcie. Reputacji u asasynów właśnie. To będzie najgorzej, najgorsze, powiem wam. Bo jak nie będziemy mieli... tej dobrej reputacji w ogóle u asasynów, co nie? To będzie lipa. Będzie lipa z wejściem oczywiście do tego miasta ostatniego. Niestety. No niestety tak zrobili, co nie? Ale tu powiem wam, że fajnie zrobili też, ale trzeba się napracować też. Najwięcej domy, kurde, u buntowników, 24, no i 5 u orków. A 3 mamy u asasynów, no też fajnie, powiem wam. Najwięcej tu u gońców mamy. Te misje dużo dali, powiem wam, dały znaczy. Te niektóre. Tak mi się wydaje. Z Bardem już rozmawiałem. Dobra. Jeszcze tutaj nam... Jeszcze tam... No co ty chcesz ode mnie? O, udało mi się złoto uzyskać. Dobra. Jesteś asasynem? Zgadza się. Nazywam się Kładir. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Z Bezim. Jestem tu nowy. Czyżby?
takim razie z pewnością nie wiesz, jak tu wszystko funkcjonuje, co? To nieistotne, zadbam o ciebie, przyjacielu. Cześć, przyjacielu. Co tu robisz? Pozyskuję cenną siłę roboczą, przyjacielu. Kurde, czemu ty mówisz cały czas do mnie, przyjacielu? Absurdne określenie tego, jak... Tu w Silden odpowiedzialność za zatrzymanie na miejscu tego, co do... Aha. Skąd bierzesz swoich niewolników? Wielu ludzi kryje się przed orkami w okolicznych lasach. No pewnie. Ja ich odnajduję i przekonuję, że warto pracować dla orków. Ja wiem. Chcę ci pomóc w polowaniach na niewolników. Czy takie to fajne jest pracowanie u orków? Właśnie dowiedziałem chyba się o grupie drosilnych. Powinieneś pochwycić przynajmniej... O właśnie. A co będę miał z niewolenia dla ciebie drwali? Z pustymi rękoma. Aha, okej, okay, dobra, tak mówisz. Dobry kordelas ma. Ale drogi, o jacie. No kurde, drogi, jak nie wiem co jest, niestety. Ja tobie sprzedam trochę. Znaczy, co ja usprzedałem? Młota, tak? Czy co ja. Czy. Młotka. Czekajcie, co ja miałem tu jeszcze mu oddać jakiego? To mu sprzedamy? Długi miecz. Czekajcie, ten długi miecz to trochę on warty chyba, znaczy dobry chyba jest, a nie od mojego. 70 plus 10. No, powiem wam, ten 80 ma razem, bo jeszcze zaostrzony jest. Jak go naostrzę, będzie tutaj 75 plus 10, 85. No, ten jest lepszy, powiem wam. Tak samo jak ten miecz Wenzela, co nie? Ja sobie założę niedługo ten miecz, jak będzie mieli 150 siły, tak? Trzeba mieć, 150 siły, to zaraz niedługo będzie. Ja nawet może w tym odcinku założę go, ale nie obiecuję. What the fuck, czego ta... Jezu, wy to widzicie? O jaju. A się zbugowała kropica, ja cię kręcę. Dobra, tutaj są te buntownicy, tak jakby, znaczy ci niewolnicy, o tak można powiedzieć. O, doświadczony buntownik i gorliwy. Mają tu swój obóz, ile ich jest? 3? 4, bo tu jeszcze jakiś jest Will. Ta? Will. Brawo dla Beziego, że siadł na kufrze. Fajnie, co nie? Pewnie. O, kolejny wytrych, fajnie, elegancko. Dobra. Milicjant. Dobra. To była twoja chata? Nie, ale orkowie. Zaprowadzę. Taki słaby. Chodź tu. Ta? Czego wszyscy na mnie się rzucili? Ej, bez jaj, kurde, czemu się wszyscy rzucili na mnie, no? Ej. Serio? Bozep? A ty kim jesteś, w piruny? Serio, tak jesteś słaby, słabeusz ciebie, kurde? No ja miałem tylko ciebie zaatakować, w piruny, no ja pierdzielę. Debile w piruny wszędzie, no kurde. Dobra, ja u ciebie wezmę. Masz piłę. Piłę ukradę od niego. Jeszcze tutaj Bozep. Co tu no ma? O, wytrych, hehe, fajnie. A, jeszcze od niego nie brałem. No tak. Nie ma nic, nie ma. A, ten jeszcze nie wstał, dobra, okej. Okay. Moja głowa. Stój! O co? Cholera. Nigdy nie jest. Ale mnie boli łeb. Nie ujdzie ci to na sucho. Właściwie... Jest... Ale... Mogę się... Przy okazji... Zamówił je. Dobra, pójdę zanieść. Ty parszywy złodzieju! Zrobi chyba. Pójdzie ze mną do Silden. Dobra, chodź tu. Dobrze. Jest. Byłem. Nie wiem, co bym robił, nie mogąc. No nie wiem, co tam. Czarny robar. Wow, fajnie. Fajną chałupę, znaczy fajną chałupę mają, co nie? Która się spaliła. Wow, większa fiolka. O, właśnie, sobie to ostatnio, zwróciłem uwagę, powiem wam, że tego nie widziałem jeszcze bez tych dodatków, co nie, grałem pierwszy raz.
się zdziwiłem trochę. Co to jest? What the fuck? Troszeczkę, bo tego nie było, jak pamiętam jeszcze. Czekajcie, co to za las jest o tutaj? Tu ktoś w ogóle jest, jakieś potworki czy coś? Nie ma nic? O, tam coś jest, widzę. Co my tu mamy, jakieś... Bestia z Nordmaru, ja pier... Nie, idę stąd, ja stąd idę. Chodź, Willuś. Chodź. Chodź, pójdziemy sobie stąd, dobrze? Potem są bestie z Nordmaru i cię zabiją. Wiesz o tym? Wypij to w tej chwili. No, dobry z ciebie człowiek. Dobra, lecimy, lecimy do tego... Quadira. Tego asasyna. Asasyni. Nie lubię tych asasynów za bardzo, powiem wam szczerze. Najbardziej to lubię buntowników, bo są chociaż... znaczy oni może nie są tacy, to nie tacy twarci, ale... Są chociaż, kurde, tacy przyjaźni, co nie? Niż ci orkoje w piruny. Asasynów to tak sobie lubię, powiem wam. Nie lubię orków w ogóle. Orkoje to są takie podłe świnie. Inaczej nie powiem, serio. Oj, czekaj, ja ciebie... Kurde, idziesz? E, Willuś! Serio się zbugowałeś! No, what the fuck? Ja cię pierdzielę. Wspaniała robota, przyjaciół. Masz, podzieli... Dzięki! Lepiej już sobie idź. Dobrze, już dobrze. Ej, komu ja miałem dać te jagody? Stanowi, tak? Dobra. Stanowi te jagody. Gdzie on jest? Chyba w tej chatce, ale nie jestem pewny w tej chwili za bardzo. Stan, mam być gościa, fajnie. Coś nie tak? Ryby ciąg, mam już tych. I co tam z rybami? Jestem wykończony. Mówimy tu jak wariaci. Tak? Cały czas przybywają karawany, które odbierają. Ledwo nadążę. Co ty masz ciekawego? Słabe rzeczy. O, właśnie, mam dla ciebie paczkę. Mam dla ciebie paczkę. Dzikie jagody od Bozeta. Nie widziałem się z nim. O, serdecznie dziękuję. Dzięki. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Nic. Reputacji 60. Dobra, co by to zrobić, żeby taka misja nie była ciężka jeszcze? Tutaj chyba wszyscy już mają, znaczy już chyba zrobiłem od wszystkich te misje. Tutaj jest... On tylko gada takie głupoty, powiem wam też. Lepiej idź, albo będziemy mieli kłopoty. Czemu? Ej, dzisiaj ci nic nie robię, ej. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Gancka, o co tu chodziło z nim? Tyle tylko się nie przypaliło. Kim jest? Nazywa. Kiedyś byłem tu, ale tu. Aha. Dobra, nie, z tobą nie ma. Kogo my tu mamy jeszcze? Wojownik, weteran. Czekajcie, co my tu jeszcze mamy ciekawego do zrobienia? Tutaj coś mamy, jakąś nieciężką misję, powiem wam, zrobić. Tam mamy orków, to nie. Sam mógłbym ci to. A ten Inno ktoś ma dla nas jakąś misję? Niemożliwe. Czym się zajmujesz? O właśnie. Czym się zajmujesz w tym? Nie ma tu zbyt. Czekamy z pozostałymi najemnikami, aż coś się wreszcie. Najemnikami? Jesteś najemnikiem orków i nie masz nic do roboty. Pewnie, że ma. Chwytamy zbiegłych. To trudna praca. Nie podoba ci się pomysł schwytania niewolników, prawda? Ci biedacy. Opłaca się tu polować. Aż za bardzo. My najemnic czasami nawet specjalnie wypuszczamy niewolników, żeby potem móc odebrać na... Najemnicy pomagają. Nigdy te... Jeśli orkowie to wy... Inok pomaga. Co możesz? Silden leży, kiedy rozpoczęła się wojna. Orkowie przekroczyli góry, maszerując z północnego wschodu. Dlatego Silden było pierwszym zdobytym przez nich miastem. Od tamtej pory nie było tu żadnych dużych bitew. Kto rządzi tym miastem? Umbra. Jego prawą ręką jest... Umbrak nie podejmie żadnej... Nie jesteś najemnikiem. Cholera. Co teraz zmyślisz? Chcę... Nareszcie kto... Mój brat wraz z garstką ludzi ukrywa się. Ktoś musi mu powiedzieć. Nie, tego kurde, nie, po to nie wziąłem chyba to już.
Właśnie. Tu w Silden, a jednak musi mieć w zanadrzu jakiś potężny ar... Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, co to jest za... Mhm. Sam mógłbym ci to powiedzieć. A widziałem te... Było tam chyba... Gdybyśmy je zdobyli... Mhm, o właśnie. Jesteś dobrym człowiekiem. Przydałby nam się ktoś... Dziękuję. Wow. Ktoś tam zajmie się nimi nie... Aha. Dobra, czekajcie, porozmawiam z takim jednym niewolnikiem. Jak on się nazywał? Jerek, tak? Czy jak on tam się nazywał? Nie wiem w tej chwili. Gdzie on jest? Ej no. Gdzie ten Jerek? Wątpię, czy masz rację. Kurde, gdzie on bolas? Ej no. Tak jest już źle. No. Gdzie on jest w Piruny? On był tu! Ej, uciekł! A co za ham? Nigdy się nie zmieniają. Co nie? Kurde, ha... O, jest. Więc wiem, że potrzebujemy... Świat, kiedy zaczniesz... Dobra, fajnie. Dobra, to dla, chyba też dla buntowników pewnie. Mhm, inak pomaga... Nie, tego na razie nie będę robił. Na razie tych zadań nie będę robił, na razie. Nie wiem po co ja brałem je, ale... Spadło już. Ale tych misji już mamy zrobionych, kurde. Dużo, co nie? Jeszcze żadnych nieudanych mamy. Aktualnie. Powiem wam, że dużo tych misji zrobiłem nawet. Ale dobra. Co by tu zrobić jeszcze? Nie wiem, kurde, sam jeszcze dobrze, tak. Co nam jeszcze tu zostało tak do zrobienia? Na pewno u Zapotka. Co tam jeszcze mamy do zrobienia? Nie wiem, kurde, dużo z tych misji jeszcze chyba zostało nam. Albo i nie, nie wiem. Zobaczymy co... Co to za obóz? Co i u niego słychać? Przecież widać wyraźnie, to więzienie. Takie mory jak ty tra... Twoja kolej będzie nas przyjść. Co tam przylazł? Haha, serio? Ja pierdzielę, nie wierzę. Ja nie mogę, poch. Po co oni tu przyszli? I... Wow. Nie trafili, ja pier... Pięknie. Co? Ura krzaka? Co? Nie mogę. Ja pierdziele. Jeszcze jeden, kurde, tu. O nie, myślałem, kurde, ale... Pomogę mi trochę. Po co oni tu mają być? Nie wiem. Dobra, gdzie jest ten Zapotek? Chodź tu, Zapotku. Chodź. Chyba nie chcę tego słyszeć. Jak leci? Ziemsko, buntuj zamiast pracować dla mnie. Kto tu jest szefem? Ja. A więc to ty, ja. Umbrak przewodzi tej zapchlonej dziurze. Mam jednak nadzieję, że już niedługo. Tak? Chciałbym. Umbrak. Mory w mieście mają zbyt wiele swobody. To prawda, ale... Umbrak wydaje się być bardzo... Popularny? Nie wierzę jednak. Wyzwałbym go na pojedynek. Przez tego przeklęty Umbrak nic nie z... Można powiedzieć, że tak tam... Tylko czego nam... Zgadza się. Niewolnicy uciekają? Z twojego obozu? Tak, to diabeł. Niech no ja tylko dor... Może lepiej nie zwa... Sprowadzę ci z powrotem. O właśnie. Zabij! To jedyny... Co? Serio? Nie będę nic mówił, że to Inok. Się wkurzy na mnie. Czy nie? Dobra, ile tam było? Bo nie wiem w tej chwili. Zabić on ich! Ja nie pamiętam jak to było. Chyba zabić ich? What? Jesteś pewny, Worku, czy nie jesteś? Kurczę. Sam mógłbym ci to powiedzieć. No dobra, okej, jak tak każe, to zrobimy, co nie? Zabijemy ich. Dobra, nie ma przecież problemu żadnego, co nie?
Czy zabijemy je w tym odcinku, czy w kolejnym, to i tak przecież trzeba będzie ich zabić, co nie? No dobrze, ja to chyba wiem, gdzie oni są, kurde, co nie? Tak mniej więcej. Nie będę mówił nic temu orkowi, że to Inok ich wypuścił, co nie? Bo będzie później, no, zarąbane u niego. U Inoga. O, zając, zabijemy zająca, po co mi on? Pięknie. Dobra. Dobra, mamy pełne życia tam. Nie będę pełnych żyć, chociaż sobie napełnił, co nie? Jaszczurka, ty... A, ty nic nie masz. Czekajcie, gdzie... O, w których oni lasach są w ogóle? Bo nie jestem pewny w tej chwili teraz. Czy oni są w tamtych lasach, czy w tych? Ale nie, chyba w tych nie. Ale zaraz zobaczymy. No idź. No kurde, Bezi, co ty robisz? No ludzie. Chyba w tych lasach są. Tak jest. Co tam było? Coś widziałem przed chwilą. Dzik. Dobra, dzików nie będę zaczepiał, bo jeszcze się wkurza na mnie, co będzie. Tak, oni są w tych lasach. Dobra, pamiętam już. Chyba tak, ale nie jestem pewny. Kto wie? Tak, oni są w tych lasach. Dobra, mamy ich. Już będą załatwieni ode mnie. Znaczy... A nie, tu ścierwojad jest. Ale nie, oni tu są, bo ja wiem. Tylko tam dalej. O Jezusie. Głupi ścierwojad. Dobra, nikogo nie ma. Znaczy nie ma ścierwojadów, co nie dalej. Dobra, ścierwojad. Niewolnik Silden, mamy go. Okej. Dead, kolejny niewolnik, elegancko, fajnie. Kufer jeszcze miał przy sobie, no, skubaniec. A tam miał, kurde, potrzebne rzeczy, mana. I czarny robor chciał się najarać. Niedobry niewolnik. O, jeszcze dziko jak ode miał. Skubaniec w pieruni. Dobra, gdzie są te ścierwojady, jak ja widziałem ich tutaj? Ej, yo. Tutaj są? Tu i tu. Wszyscy? Wszyscy, fajnie. O, tam jeszcze dwóch jest. Skurczybyków jednych. Dwóch, czy ile tam jest? Dwóch, dobra. Okej, śpię sobie, widzę. Skurczybyki. O, trzech nawet, o kurde. Skocz stąd. Nie, spadł, no w piruny. Chciałem zebrać je od niego mięso. A ten spadł, skurczybyk. No ku. Co, ja od ścierwojada, serio? Ojojojojojo, ale wysoko mi się przestraszył, jakbym tam skoczył. Znaczy jakbym zaskoczył z tego, z tej góry takiej wielkiej. Ale nie wiem, czy bym się zabił. Nie będę próbował, nie, bo się boję jeszcze nawet. Bo jeszcze padnę i co będzie, i będzie lipa. Niewolnik Silden, okej. Okay. Czekajcie, ja ich zabiję, kurde, z łuku, co ja będę się z nimi caskał, co nie? Ojoj, przepraszam. A mać, o tu jeszcze jeden, nie zobaczyłem go. Wiii! Ale dostał! Nie, dostał w piruny. Dostał w piruny, w pindziel. Dobra, tu miał kufer i chyba drugi kufer, dobre. No dobrze, zobaczymy co mieli w tym metalowym kufrze. Jak złamany, no kurde! Kolejny raz, kurde, wytrych złamany od jakiegoś czasu, co nie? Ajajajajaj. Nie fajnie. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Gdzie są kolejni? Tu chyba są kolejni, mi się wydaje, którzy uciekli chyba. Tak czy nie? Tak jest. O, tu już wszyscy? Fajnie. Dobra, fajnie. O, jeszcze dzik tutaj był. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu wodospad fajny. Czy ładnie to wygląda, co nie? Dobra, tu chyba już żadnych potworków nie ma, żeby ich wybić, co nie? Ale ładnie to wygląda, powiem wam. Jak na tamte lata, co nie, sobrotogowali to grę. Jak najszybciej chcieli zdążyć z tą grą, co nie? Kurde, aj, niedobrze. Niedobrze twórcy, co nie? Dobrze, że się z Wiedźminem tak nie śpieszyli, co nie? Przez te 4 lata, co było? Znaczy, przez 4, tak. Od 11 roku, podali jakoś tak.
Ale dobry, no dobrze, dobrze zrobili, powiem trójkę. Z tymi patchami dobrze zrobili też. Ale co ja będę mówił, co nie przy Gociku o Wiedźminie. Ale tam taka... Tak chciałem poopowiadać, co nie o Wiedźminie też. No dobra, okej, lecimy do tego Zapotka, czy jak mu tam. Tak, Zapotek, Zapłotek. Powiemy mu, że niewolnicy padli jak świnie. Ale nic nie będę mówił, że to Inok wypuścił ich, co nie, kurczę, bo będzie lipa. No soro, że zobaczymy ile mu odejmę. Pewnie mało. What? Serio? Tu, wow. Masz. Wow. Oj, co to jest? Dzik? What? Co to robi dzik? A tam jest dzik. Chodź, dziku. O nie, no sorożec mnie zobaczy. Szpirun jest kurczybyk jeden. Chodź tu. Wow. No stój, dziku. Za pierwszym razem ja cię kręcę. No pięknie. O, róg nosorowca. Ale nosorowcy, no co nie, nosorowcy, znaczy nosorowców rzadko tutaj znaleźć, powiem wam w tym miejscu w ogóle, W ogóle ich tu chyba nie ma praktycznie, tych nosorowców. O, kolejny zając, kurde, ale tych zająców tu się, kurde, powiem wam tutaj dużo tych lata sobie, co nie. Znaczy kita, kicają, co nie, kicają, czy jakoś jak się mówi, co nie. Oni nie biegają, tylko kicają, ale też biegają, co nie. Dobra. O, tu coś jeszcze mamy. Drewniana tarcza. Wow, drewniana tarcza znalazłem. Haha. Dobra. Zaraz opowiemy o tym. O wykonaniu. Pewnego dnia to wszystko. Uciekinierzy. Doskonale. Gorzej już być. O, 500 sztuk za zysku. Fajnie, dobra. Zobaczymy, co ten Ganska chciał jeszcze, ten ork. Zobaczymy, co on chce w ogóle. Nic wielkiego. Takiego. Jak leci? Pilno, pan. Wolałbym wziąć udział w jakim. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Oczywiście. Pilnowanie miejskich murów. Aha. Mory rąbią drewno na opał. Aha. Aha, sobie nie da się pogadać tak za bardzo. Ale czekajcie, czekajcie. Wiecie co? Will? Sobie idzie. Co to robi Will? Will. Will to był... Kto to w ogóle był? Czekajcie, Will to był ten... Czekajcie, nie przypominam sobie go, kurde. Co to był ten Will? Lepiej idź, albo będziemy mieli kłopoty. Dobra, nie pamiętam już. Nie możesz, jestem wa... Musiałbyś mnie odku... Aha. Walczyłeś na wojnie? Tak. Tak. Owszem, ale na... Okej. Okradłem baraka. Dobra, pójdziemy do Zapotka, uwolnimy tego Nord Marczyka Larsa, co nie? Tego będzie jeszcze. Chcę wykupić, o właśnie. I tak lepiej, co z... Dobra, okej. Już kupiłem od niego, hehe. Ludzie do kupienia w Gutiku. Kupiłem twoją wolność. Tak. Jeśli mo... Chcę być wytrzymał. Dużo się ruszaj. Każdy ruch. Upewnij się, że zawsze... O! Dobrze zrobiłem. Fajnie. To było odporność na chłód, tak? Jeszcze przyda się na gorąco i na choroby. Na gorąco to nie wiem, kogo można to zrobić. Znaczy, nauczyć się zrobić, co ja gadam. Aha. Aha, nic mnie nie nauczysz. Dobra. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Tutaj jeszcze, aha. Cztery misje u niego jeszcze. Znaczy, cztery misje mamy jeszcze do zrobienia, tak mniej więcej. Poczekajcie, co tu jeszcze można zrobić? Kurde, nie wiem. Tego Grumpela nie zabijemy, kurde, bo trzeba to w domu zrobić chyba, w jego domu chyba. Chyba. Okej. Okay. Dobra, to zostało, no kurde, mało tej reputacji mamy, powiem wam tutaj w Silden jakoś. Wyjątkowo. Kurde, mało coś, nie wiem co tu jeszcze trzeba zrobić.
Nie wiem. Pojęcia, powiem wam. Nie wiem, zobaczymy w kolejnym odcinku, co trzeba będzie jeszcze zrobić i zobaczymy, co tam trzeba będzie zrobić. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!